soboty 12 marca z inicjatywy społeczników zrzeszonych w ramach akcji Tczew dla Ukrainy i Kościoła Zielonoświątkowego ruszyło Centrum Pomocy dla Uchodźców działające na terenie kościoła przy ulicy Kwiatowej 2. Na miejscu jest wydawana odzież i środki higieniczne, ale nie tylko. Butik społeczny, jak nazwa wskazuje, jest społeczną inicjatywą. Jest tutaj wszystko bezpłatnie udzielana pomoc osobom, które przyjechały z Ukrainy w wyniku działań wojennych, uciekły ze swojego kraju i w tej chwili wymagają bardzo pilnej pomocy w zasadzie we wszystkim. Współpracujemy bardzo blisko, właściwie bratnio z inicjatywą Tczew dla Ukrainy. Tam, czyli wszystko w zasobach firmy Eaton, w świetlicy Eaton, dzieje się pierwsza rzecz, czyli ludzie przywożą dary, tam wolontariusze segregują, pakują, oglądają te rzeczy, przygotowują do wydania dalej. Natomiast nie ma tam warunków, żeby ludzie mogli przychodzić i w jakichś takich ludzkich warunkach przymierzyć, zachować jakąś intymność. Więc my postanowiliśmy pomóc, w tym Łukasz Brzątkowski, który tam koordynuje na miejscu, zapytał nas o taką możliwość. Okazało się, że tak, że możemy to zrobić. Mamy przestrzeń, mamy ludzi, mamy możliwości. Udostępniliśmy pomieszczenie 200 metrów powierzchni, gdzie jest butik, do tego 40 metrów, gdzie jest przymierzalnia, gdzie panie mogą za parawan wejść przy lustrze normalnie, tak jak to, powiedzmy prymitywnie trochę, ale jednak przymierzyć i indywidualnie to sobie zobaczyć. Do tego jeszcze jest pomieszczenie kawiarenki, które również udostępniamy potrzebującym, gdzie oprócz tego całego szaleństwa z wybieraniem rzeczy i tak dalej można przyjść, usiąść. Dzisiaj będzie pierwszy raz otwarta w tych samych godzinach co sklepik. Będzie można przyjść, usiąść, wypić kawę, herbatę. Nieodpłatnie, to jest wszystko nieodpłatna pomoc. Mamy również taką przestrzeń rekreacyjną. Jest tam i stół do ping-ponga, i piłkarzyki. Również będzie można usiąść, rysunki, gry, jakieś zabawy, takie rzeczy. Też będzie można to zrobić i tą przestrzeń także udostępnimy. W tej chwili to jest pierwszy tydzień, więc organizujemy jeszcze i pewnie być może jakieś zmiany nastąpią. Natomiast poniedziałki, środy, piątki, to jest popołudnia, 15:30, 18:30, a we wtorki i czwartki mamy do południa od 10 do 13. I w tych godzinach jesteśmy gotowi przyjąć potrzebujących i udzielić im wsparcia. Pomóc w umeblowaniu miejsca zapewnił Flex i inni tczewscy przedsiębiorcy. W koordynacji pracy placówki pomagają wolontariuszki z Ukrainy. To już drugi sklep społeczny na terenie Tczewa. Pierwszy działa na targowisku Manhattan. Przedstawiciele obu sklepów podkreślają, że może nas czekać wielomiesięczna akcja pomocowa. Dlatego, jeśli jesteśmy w stanie, pomagajmy regularnie.